Cześć, witam Cię na moim kanale. Dzisiejszy film będzie na temat tego, w co zainwestować mały kapitał, bo może pracując na etacie gdzieś odłożyłeś sobie jakąś sumę pieniędzy i chciałbyś ją po prostu wykorzystać, żeby nie leżała, żeby na Ciebie pracowała. Chciałbym Ci w tym filmie dać moim zdaniem złotą radę i taki złoty środek, w co Ty możesz zainwestować 2, 3, 5 do 10 tysięcy złotych, żeby na tym po prostu nie stracić. I widzisz, ludzie mają taką tendencję, że jeżeli już mają odłożone jakieś pieniążki, chcieliby je zainwestować, no to szukają pomysłu na to, jak to zrobić. I bardzo często zdarza się tak, że słuchają rad innych osób, ale to są osoby, które nigdy w życiu nie zainwestowały ani złotówki w żaden biznes, a doradzają najlepiej, jak potrafią. I zazwyczaj są to osoby nam bliskie, są to nasi przyjaciele. Jeżeli się posłuchasz takiej osoby i wejdziesz w jakiś biznes niepewny, w coś, na czym w ogóle się nie znasz, w coś, o czym nie masz bladego pojęcia, a wejdziesz tylko i wyłącznie za sprawą namowy osoby, którą darzysz zaufaniem, to zaufanie może być bardzo mocno nadszarpnięte i osoba, która była do tej pory Twoim przyjacielem, może przestać nim być w ciągu zaledwie kilku dni, jeżeli się okaże, że wpakowała Cię na minę, bo Ty pieniądze, które zaoszczędziłeś sobie, chciałeś zainwestować, żeby je pomnożyć, a okazuje się, że straciłeś. No i teraz pretensje masz do tej osoby, która pchnęła Cię w tym kierunku, a niestety nie masz pretensji do siebie. Wiele ludzi bierze się za interes, o którym nie mają bladego pojęcia i chcą te pieniądze po prostu gdzieś wrzucić. Nie chcą, żeby one leżały. To jest największy błąd, dlatego że nie możesz inwestować w coś, o czym nic nie wiesz. Zanim to zrobisz, zanim przeznaczysz na to swój kapitał, na który ciężko pracowałeś, na który potrzebowałeś czasu, żeby go zgromadzić i wiele wyrzeczeń Cię to kosztowało, to nie wydawaj tak bez sensu pieniędzy, nie rozrzucaj ich na prawo i na lewo, bo to jest Twój czas i to są Twoje ciężko zarobione pieniądze. Nie możesz nimi dysponować w ten sposób, bo jest to niemądre. Ludzie ogólnie mają taką tendencję naturalną do bania się zainwestować pieniądze. Mają taką tendencję, że oni chcą te pieniądze trzymać i jakakolwiek inwestycja jest dla nich po prostu dużym ryzykiem, ale z drugiej strony nie mają problemu z tym, żeby wyjechać sobie na wakacje za granicę, na które pożyczają pieniądze na przykład od znajomych, czy pożyczają pieniądze z banku. Nie mają problemu z tym, żeby sobie kupić nowy telefon co rok. Nie mają problemu z tym, żeby sobie sprawić prezent typu zegarek za kilka tysięcy złotych albo nowy samochód gdzieś tam w kredycie. Z tym nie ma najmniejszego problemu, wydając kilkadziesiąt tysięcy złotych na takie swoje przyjemności. Ludzie sobie potrafią to wszystko przed sobą samym usprawiedliwić, powiedzieć sobie na przykład, że a ja zasługuję, bo ja tyle pracuję, a nic sobie dawno nie kupiłem, wszyscy dookoła sobie pozwalają, a ja tylko oszczędzam. No i nie mają problemu właśnie z takimi wydatkami konsumpcyjnymi, a największy problem z kolei mają z kupnem rzeczy, które pomogą im się rozwinąć. Co przez to rozumiem? Oczywiście kursy, szkolenia, książki. No to są rzeczy, które Tobie w przyszłości przyniosą pieniądze. A samochód, który kupujesz na kredyt, czy nowy zegarek, czy markowe ubrania, one będą leżały i będą tylko traciły na wartości. Pieniądze Ci nigdy w żaden sposób nie przyniosą. To jest taka naturalna tendencja właśnie społeczeństwa, że wolą wydać pieniądze na coś, co im sprawi przyjemność tu i teraz, a takie odłożenie przyjemności w czasie, czyli tej gratyfikacji, jest dla nich czymś, na co niechętnie idą, ponieważ ludzie w tych czasach nauczeni są żyć szybko, nauczeni są dostawać nagrodę za swoje działania tu i teraz i natychmiast i bardzo wiele z nich, bardzo wiele z nas po prostu nie jest nauczona tego, żeby tą przyjemność czy zysk późniejszy sobie odłożyć w czasie, bo żyjemy w takich czasach, gdzie mamy wszystko od razu. Widzisz, i kupno nowego samochodu czy kupno sobie telefonu przynosi Ci od razu pewien bodziec, pewną radość, Ty się cieszysz z tej rzeczy, jesteś zadowolony,
że to kupiłeś, spełniłeś nie, jakby swoje marzenie, ale ile trwa taka radość? Powiedz mi, ile trwa radość z kupna nowego telefonu? Sam po sobie wiem, bo kupując nowy telefon, ja się cieszę nim powiedzmy 3 dni, a później już wygląda dla mnie tak jak każdy inny i spełnia tą samą funkcję jak każdy inny, który miałem wcześniej. Więc jest to radość, ale bardzo krótko trwała. Teraz sobie wyobraź sytuację, kiedy ty zainwestujesz te 3000 zł, które wydałeś na nowy telefon, zainwestujesz je w kursy o tematyce takiej, która cię interesuje i o tematyce takiej, w której ty będziesz chciał się rozwijać i tworzyć swój biznes. No to te pieniądze nie pójdą na marne. Ty teraz nie zobaczysz efektów, bo efektów nie zobaczysz po dniu, czy po tygodniu, czy po miesiącu, ale te efekty przyjdą z czasem i uwierz mi, że będą zmultiplikowane tak bardzo, że nie będziesz później pamiętał nawet o tym, że ty wydałeś 3000 zł na jakiś kurs, bo on ci się zwróci w ciągu miesiąca czy kilku miesięcy. A czy telefon ci się zwróci? No nie zwróci ci się. Tak samo książki. Ludzie też mają opór przed tym, żeby kupować książki, bo raz, że większość społeczeństwa w ogóle nie czyta i uznają to za bezsensowny wydatek, a dwa, że no, dobre książki są drogie i też ludziom szkoda jest pieniędzy na to, wolą sobie pójść do kina, obejrzeć ten film, niż przeczytać tą książkę. Także no, są takie opory w społeczeństwie i ludzie boją się wydawać swoje pieniądze, boją się wydawać je mądrze, a z kolei w bardzo błahy sposób je roztrwaniają na głupoty. I to jest, myślę, największy problem nas wszystkich, z którym trzeba się nauczyć radzić, z którym trzeba sobie nauczyć radzić. Jeżeli planujesz jakikolwiek swój biznes rozpocząć, czy teraz pracujesz na etacie i chciałbyś przejść na swoje, coś robić swojego, to musisz zainwestować w siebie, bo to jest najlepsza inwestycja, jaką kiedykolwiek poczynisz, i obiecuję ci, gwarantuję ci, że po jakimś czasie będziesz sobie dziękował, że przeszedłeś ten kurs, że przeczytałeś te książki, że porozmawiałeś z mądrymi ludźmi, którzy osiągnęli już to, co ty chcesz osiągnąć, że załatwiłeś sobie, nie wiem, rozmowę z księgowym płatną, w której otrzymałeś masę wiedzy na temat tego, jak prowadzić swoją działalność. To wszystko procentuje. To wszystko będzie miało odzwierciedlenie w przeszłości i w tym, jak ty będziesz wyglądał w swoim biznesie. Czy będziesz osobą, która będzie takim szarakiem w niszy, w której pracujesz, czy będziesz jednak wyżej niż wszyscy latał, bo będziesz miał tą wiedzę. Zobacz, wiedza jest tak naprawdę nieograniczona i za wiedzę się płaci. Ja tutaj na tym moim blogu i na tym kanale na YouTube przedstawiam ci biznesy internetowe, które nie wymagają wkładu finansowego, co nie znaczy wcale, że one nie wymagają żadnego wkładu, bo wymagają wkładu wiedzy i twojego czasu, a twój czas, jak już powiedziałem wcześniej, kosztuje najwięcej i musisz go sobie cenić. Jeszcze taka dygresja na temat właśnie kursów internetowych, czy ogólnie kursów nawet tych stacjonarnych, czy książek. Zobacz, w tym wszystkim jest zapisana wiedza jakiejś konkretnej osoby, która zdobywała ją przez powiedzmy kilkadziesiąt lat. Ty tą wiedzę możesz zakupić za około 100 zł, jeżeli mówimy o książce, albo powyżej tych 100 zł, do 300-500 zł, powiedzmy jakiś kurs internetowy, który przedstawi ci tą całą wiedzę w pigułce. I czy ty teraz chcesz marnować tyle lat, jak ten człowiek, ucząc się tego wszystkiego, czy stać cię będzie na to, żeby zainwestować te 200 zł w kurs, przejść go w ciągu 2-3 dni i posiąść tą wiedzę, którą on zdobywał przez 30 lat. To jest potęga właśnie internetu w tym momencie, że jest coś takiego dostępne, że ty możesz z tego korzystać i korzystaj z tego, bo nie ma nic większego, nie ma nic lepszego niż inwestowanie w siebie i swoją wiedzę. Ja też powiedziałem ci wcześniej, że na swoje kursy na temat biznesu internetowego, rozwoju osobistego zapłaciłem kilkanaście tysięcy złotych i dalej kupuję, i dalej to robię, i dalej się uczę, dalej się dokształcam i nie widzę w tym nic złego i nie żałuję tych pieniędzy, które na to wydałem. Żałuję pieniądze, które wydałem na głupoty. Wolę sobie kupić teraz jakąś mądrą książkę niż zjeść w McDonaldzie hamburgera na przykład, nie? Także no, chciałeś klucz, złoty klucz do sukcesu i chciałeś, żebym ci zdradził tajemnicę tego, w co zainwestować mały kapitał do 10 tysięcy złotych, to ci mówię teraz, zainwestuj to w siebie, zainwestuj to w wiedzę, w kursy, szkolenia
i książki. I to gwarantuje Ci, że przyniesie Ci największą i najpewniejszą stopę zwrotu z tego wszystkiego, o czym teraz w ogóle myślisz. A jeśli chcesz zacząć biznes internetowy bezkosztowo, jeśli chcesz go zacząć zupełnie za darmo, to przeczytaj mój ostatni post i obejrzyj mój ostatni film, w którym przedstawiam Ci trzy sposoby na rozwinięcie swojego biznesu internetowego zupełnie za darmo. Przedstawiam Ci tam trzy sposoby, które możesz zacząć realizować już dzisiaj, zupełnie nie wkładając w to pieniędzy, tylko i wyłącznie swój czas. Są to sprytne sposoby, przeze mnie osobiście sprawdzone, bo ja w tym segmencie działałem we wszystkich trzech. Myślę, że Tobie się spodobają. Jeżeli Ci się spodobają, to będę bardzo zadowolony z tego tytułu, bo myślę, że to jest taki pierwszy krok jakby do rozpoczęcia własnej działalności w internecie, taki najprostszy krok i on zaraża, on wciąga. Zobaczysz, że jeżeli odniesiesz jakieś tam pierwsze swoje sukcesy w tym kierunku, to będziesz chciał więcej i więcej i więcej i tą wiedzę będziesz chłonął mimowolnie. Zobaczysz, że będziesz chciał kupować te kursy, chciał kupować te szkolenia, tylko zobacz, z czym to się wszystko je. I tak jak mówię, nie inwestuj w takie głupoty jak multilevel marketing. Nie słuchaj się ludzi, którzy nigdy w życiu nie zainwestowali ani złotówki, bo się bali, a Tobie radzą, jak masz zainwestować swoje pieniądze. To nie są ich pieniądze i oni Ci będą doradzać bez większego przemyślenia. Także zainwestuj w siebie. To sprawi, że będziesz mądrzejszy i nie będziesz musiał słuchać ludzi, którzy Ci podpowiadają po prostu źle. Może niechcący, może nie chcą Ci zaszkodzić, ale robią to dla Twojego dobra, bo nie chcą, żebyś stracił. Może twierdzą, że to jest ryzyko, bo to jest biznes, bo tam wkładasz swoje pieniądze. Może Ci podpowiadają, żeby lepiej te pieniądze ulokował na lokacie dwuprocentowej, gdzie nawet inflacja jest wyżej oprocentowana niż ta lokata. Lepiej, żebyś kupił sobie tą książkę, od deski do deski ją przeczytał i zgromadził wiedzę osoby, która pisała ją przez kilka miesięcy, może kilka lat, a pracowała na tą całą wiedzę w niej zawartą przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat. To jest klucz do sukcesu. I powiem Ci jeszcze taką ciekawostkę. Pan Warren Buffett, nie wiem czy kojarzysz, znany inwestor giełdowy, jeden z najlepszych na świecie, jeden z najbogatszych ludzi na świecie w ogóle, z majątkiem kilkudziesięciu miliardów dolarów. W tym momencie ma ponad 80 lat, a codziennie czyta 600 stron książki. I to nie książki jakieś fabularne, nie książki typu opowieści jakiejś dziwnej treści i jakieś kryminały, tylko on czyta na temat inwestowania pieniędzy. Czyta na temat inwestowania pieniędzy, w którym po temacie jest mistrzem i zarabia najwięcej tak naprawdę ze wszystkich inwestorów giełdowych. Od kogo on się uczy? Nie mam pojęcia, ale z każdej książki mówił w jednym wywiadzie, że wyciąga sobie odpowiednie lekcje i nie wyobraża sobie, żeby miał przestać to robić. Także tyle ode mnie dzisiaj. Dzięki, że byłeś. W następnym filmie opowiem Ci o tej odroczonej gratyfikacji, dlaczego warto ją stosować i co ona daje, jakie daje Ci możliwości. Jakie daje Ci możliwości nie konsumowanie tu i teraz, ale poczekać na efekty i poczekać na te korzyści płynące właśnie z odroczenia tej gratyfikacji. Dzięki raz jeszcze. Daj mi łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, zapraszam Cię na mojego bloga www.skutecznywsieci.pl. I tam możesz poczytać sobie również artykuły, które pisałem na te tematy, o których są filmy. Dzięki raz jeszcze. Na razie. Trzymaj się. Hej.